Wiatr wiejący z prędkością 80 km na godzinę, widoczność ograniczona do kilku metrów i zagrożenie lawinowe. W takich warunkach przebiegała ostatnio akcja ratunkowa beskidzkiego GOPR-u. Przypomnijmy, że wspólne działania polskich GOPR-owców oraz słowackich służb ratowniczych rozpoczęły się 3 lutego około 19:00, po tym jak narciarze z okolic Pilska zgłosili, że mężczyzna poruszający się na nartach biegowych nie może zjechać na dół. Skrajnie wychłodzonego i wyczerpanego turystę odnaleziono dopiero po 2:00 w nocy. Choć mężczyznę udało się uratować, ratownicy GOPR-u podkreślają, że była to jedna z najtrudniejszych akcji ratunkowych w ostatnich latach. Brało w niej udział około 50 ratowników, którzy apelują do turystów, by na takie wycieczki nie wybierać się samemu. Przynajmniej jest kilka osób z dobrym przygotowaniem sprzętowym, zapasowymi fokami, światłem, ewentualnymi rzeczami, które umożliwiłyby przebiwakowanie w takich ciężkich warunkach. Bo to się da zrobić, tylko trzeba być na to przygotowany. Tylko w tamtym roku ratownicy z beskidzkiego GOPR-u wyruszyli na ratunek prawie 600 razy, udzielając pomocy 670 poszkodowanym.